Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk powstał w 1933 roku. Władysław Hrabia-Zamoyski, ostatni właściciel dóbr kurnickich, zapisał cały swój majątek narodowi polskiemu, życząc sobie, aby w Kórniku powstała placówka naukowa, w której będą ludzie zajmowali się badaniami roślin drzewiastych i lasu. Tak też się stało. Od blisko 90 lat w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk prowadzone są badania zgodnie z wolą naszego fundatora. Instytut Dendrologii dysponuje wyśmienicie wykwalifikowaną kadrą. Badania prowadzimy zarówno w naszych laboratoriach, jak i w terenie. Korzystamy z bardzo bogatej kolekcji roślin drzewiastych zgromadzonej w naszym arboretum, znanym jako Arboretum Kórnickie, a także licznych powierzchni doświadczalnych założonych przez naszych poprzedników w lesie doświadczalnym Zwierzyniec, a także na terenie lasów państwowych w całym kraju. Ponadto Instytut dysponuje bogatym zielnikiem, a także specjalistycznym księgozbiorem. Uzyskane w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk wyniki badań publikowane są w najlepszych czasopismach naukowych na świecie, a także w formie książek. Naszą wiedzą chętnie dzielimy się poprzez jej popularyzowanie w formie artykułów popularno-naukowych czy też w formie wykładów. Zachęcam do skorzystania z wiedzy naszych pracowników, chętnie się nią podzielimy. Spotykamy się z nimi każdego dnia, wypiekamy z nich chleb, wytłaczamy oleje, dodajemy je do kosmetyków. Są one początkiem życia zarówno roślin zielnych, z których powstają różnobarwne kwiaty w naszych ogrodach, ale też początkiem drzew, potężnych drzew w lasach. Nasiona to od nich bardzo wiele zależy, są początkiem nowego życia. Czy zastanawialiście się kiedyś, jaką właściwie pełnią funkcję w przyrodzie? Wydaje się oczywista, ale to tylko pozory. Nie chodzi tutaj o sam początek życia, czyli pęknięcia łupiny nasiennej i kiełkowanie młodego zarodka. Zanim do tego dojdzie, nasiona natrafiają na bardzo wiele niebezpieczeństw. Mrozy, upały, powodzie, potężne susze. Ale nie są bezbronne. Aby przetrwać niekorzystne warunki, wykształciły bardzo wiele przystosowań. I to nie wszystko. Nasiona potrafią podróżować, zajmować coraz to nowsze obszary. Trudno się więc dziwić, że rośliny pojawiają się na coraz większych powierzchniach ziemi, a to wszystko dzięki małym nasionom, w których drzemie ogromna siła i wiele tajemnic. Tajemnic, które teraz zgłębimy razem. Zapraszam. W toku ewolucji nasiona wykształciły całą masę rozmaitych form, kształtów i kolorów. I tak na przykład nasiona mniejsze, często wyposażone w skrzydlak, jak na przykład lipa, jesion, klon czy jodła, ze względu na swój niewielki rozmiar i małą wagę, rozsiewane są przez wiatr. Z kolei większe nasiona, takie jak miłożąb, kłokoczka, cis czy żołędzie, ze względu na swój większy rozmiar i wagę, opadają na ziemię i potrzebują pomocy przy rozsiewaniu. Najczęściej są to na przykład zwierzęta, w wypadku żołędzi przenoszone, one są rozsiewane przez sójki. Kiedy do nas do laboratorium trafią takie nasiona, w pierwszej chwili musimy zobaczyć, co one mają w środku, ponieważ może się okazać, że będzie to jedynie okrywa bez zarodka w środku lub też, że ktoś nas ubiegł i nasiono zostanie wyjedzone przez wiewiórkę lub zamieszkane przez owada. Nas interesują jedynie nasiona pełne, w środku zawierające żywy zarodek. Ale jak szybko sprawdzić, czy te zarodki są żywe? W laboratorium korzystamy z testu tetrazolowego, który polega na wymoczeniu w specjalnym roztworze nasion, zarodków nasion. I w momencie, gdy okazują się one żywe, nasiona zabarwiają się na czerwono ze względu na aktywny metabolizm. Roztwór jest rozkładany i pojawia się czerwony barwnik. Nasiona czerwone są to nasiona żywe, niewybarwione, białe oznaczają nasiona martwe. I kiedy już wiemy,
że nasiono jest pełne, żywe, możemy przejść do wysiewu, lub też gdy akurat aura nie sprzyja, możemy przechowywać te nasiona i wysiać je dopiero później. Aby nasiona przechować, w pierwszej kolejności musimy się dowiedzieć, jaki to jest rodzaj nasion. Jeśli one dobrze znoszą podsuszenie, jak na przykład jesion, sprawa jest stosunkowo prosta. Po wysuszeniu umieszczamy je w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Mogą być to puszki aluminiowe, szkło lub coraz częściej spotykana folia. Tak zamknięte nasiona wkładamy do zamrażarki, gdzie mogą być przechowywane przez wiele, wiele lat. Sprawa się komplikuje w wypadku nasion większych, tak zwanych knombrnych, które źle znoszą podsuszanie i niska wilgotność zwyczajnie je zabija. Są to na przykład kasztany albo dobrze znane nam żołędzie. Tu nie znamy sposobu, aby przechowywać je bezpiecznie w całości, ale możemy wyciągnąć z nich zarodek, umieścić w próbówce i następnie zamrozić w bardzo niskiej temperaturze, w ciekłym azocie, który tutaj paruje, a jego temperatura wynosi minus 196 stopni. Tak przygotowane nasiona, nawet te knombne, też możemy przechować przez wiele, wiele lat. W przyrodzie występują też nasiona niespoczynkowe. Oznacza to, że możemy je bezpośrednio wysiać do gruntu. Najczęściej są to gatunki, których nasiona pojawiają się latem, ale nie jest to reguła. Żeby wysiać żołądź, który jest również nasionem niespoczynkowym, w naszym laboratorium mamy specjalną metodę gwarantującą wyrównany wschód. Bierzemy zebrany żołądź i ucinamy go w 1/3 z płaskiej strony. Po obcięciu wsadzimy go bezpośrednio do ziemi, pilnując, by spiczasty koniec, w którym znajduje się zarodek, był na górze. Po przygotowaniu naszych zasiewów przykrywamy wieczkiem, aby nie wyschły, i przenosimy w ciepłe miejsce. Po zakończonej stratyfikacji nasiona trafiają do komory z 20 stopniami. Po wysiewie nasiona rozpoczynają kiełkowanie. Tworzy się korzeń, a następnie pęd. Po miesiącu przeradzając się w całą siewkę. Kiełkowanie nasion jest skomplikowanym procesem przekształcania tych nasion do formy roślin. Nasiona to przetrwalniki w formie suchej, dlatego do zainicjowania kiełkowania potrzebne jest ich uwodnienie. Napływająca woda aktywuje metabolicznie zarodek, niesie ze sobą tlen i zmiękcza te twarde okrywy, aby umożliwić ich przerwanie przez wyrastający korzeń zarodkowy. Ale zanim do tego dojdzie, potrzeba dni, tygodni, a nawet miesięcy. W zależności od tego, jak głęboki spoczynek posiadają nasiona. W przypadku klonu zwyczajnego, którego nasiona tutaj widzimy, potrzeba nawet 4 miesięcy do momentu, kiedy korzeń zarodkowy zacznie być widoczny. Możemy to zaobserwować na planszy wewnątrz ramki. W kolejnych tygodniach korzeń zarodkowy jest wydłużany. W następnych liścienie są wynoszone ponad powierzchnię gleby i powstają liście asymilacyjne, co oznacza, że od tego momentu siewka jest samożywna. W kolejnych tygodniach w siewce wydłużany jest pęd, powiększają się blaszki liściowe, wyrastają kolejne liście asymilacyjne i jednocześnie rozbudowywany jest system korzeniowy. I wtedy siewka przekształcana jest w młodą roślinę. Żeby na co dzień móc sobie zobrazować proces kiełkowania, wystarczy sięgnąć po kiełki. Kiełki, czyli mini warzywa, a właściwie rośliny o typie budowy charakterystycznym dla siewek. I wtedy przed kolejnym spożyciem warto na nie spojrzeć, czy rzeczywiście konsumować będziemy korzenie zarodkowe, czy uda nam się zobaczyć tam liścienie, a może nawet liście asymilacyjne. W przeciwieństwie do kiełek, proces przekształcania suchych nasion drzew w siewki,
a potem w rośliny jest długotrwały, ale jest on konieczny po to, żeby rośliny mogły wytworzyć własne nasiona, które zostaną wykorzystane do wytworzenia następnego pokolenia roślin. Jak wszyscy wiemy, w nasionach znajdują się zygotyczne zarodki, z których uzyskujemy roślinki. W kulturach in vitro możemy te zarodki wyłożyć na specjalne podłoża i wówczas możemy uzyskać specyficzny rodzaj tkanki, tak zwaną tkankę embriogenną, która zawiera bardzo liczne zarodki we wczesnym stadium rozwojowym. Te zarodki możemy zaobserwować pod mikroskopem po wybarwieniu odpowiednim barwnikiem. Tkanki embriogenne z zarodkami we wczesnym stadium rozwojowym po przeniesieniu na pożywki zawierające kwas abscysynowy i po wyłożeniu na światło regenerują zarodki w stadium bardziej dojrzałym. Wówczas takie zarodki po podsuszeniu i umieszczeniu na pożywce do kiełkowania wytwarzają korzenie oraz nadziemną część rośliny, czyli hypokotylę. Takie uzyskane somatyczne siewki przenosimy do podłoża torfowego, gdzie uzyskujemy po kilku miesiącach somatyczne sadzonki. Metoda ta, którą tutaj prezentuję, to metoda somatycznej embriogenezy. Jest ona stosowana na skalę masową przez niektóre kraje świata, na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Nowej Zelandii. Niektóre firmy wykorzystują tę metodę do produkcji somatycznych sadzonek na potrzeby leśnictwa czy też w celach komercyjnych. Dzięki tej metodzie możemy uzyskać somatyczne siewki, które są podobne do siewek uzyskiwanych normalnie z nasion. Są one jednak genetycznie bardzo podobne, ponieważ są to klony, gdyż uzyskujemy je z pojedynczego, zygotycznego zarodka o określonym DNA. Metoda somatycznej embriogenezy jest przykładem metody, której wykorzystujemy do rozmnażania nasiona, ale istnieją również inne metody, gdzie oprócz nasion można stosować inne części rośliny, aby uzyskać nowe roślinki. Nie tylko z nasion otrzymujemy rośliny, możemy uzyskać je również metodą in vitro, oznacza to w szkle, czyli na przykład w probówce lub w innych naczyniach do tego celu przeznaczonych. Kultury są różnego typu, uzyskiwane z pędów wegetatywnych, z liści, z pąków, tak jak na przykład w naszym przypadku, gdzie klonowaliśmy dęby. Dęby pochodziły z pąków, z międzywęźli. I do tego celu służą takie właśnie aparaty, maszyny, to się nazywa komora laminarna, gdzie w sterylnych warunkach możemy hodować takie tkanki. Przygotowanie pożywki polega na dodaniu serii czynników chemicznych, czyli w przypadku roślin są to substancje niezbędne do wzrostu, mikro, makroelementy, substancje wzrostowe, jak fitohormony, nawet witaminy. Jest już substancja scalająca. Wszystko wykonujemy na mieszadłach magnetycznych, w których wszystko się miesza. Kolejno dodajemy różne składniki po kolei. Na przykład sacharozę, która jest źródłem węgla, w przypadku roślin in vitro niezbędna, oraz pozostałe witaminy, mikro, makroelementy, czy właśnie agar. Następnie mierzone jest pH i pożywka jest autoklawowana. Gotowa wygląda w ten sposób. Hodowlę prowadzimy w fitotronach, są to takie duże urządzenia, w których utrzymywana jest temperatura odpowiednia do wzrostu oraz zachowany jest cykl świetlny, odpowiadający naturalnym warunkom. Posiadamy tutaj kultury słynnego dębu rus z Rogalina oraz chrobrego, który niedawno właśnie zamarł po uprzednim podpaleniu kilka lat wcześniej. I tak z małych roślin hodowanych in vitro po ukorzenieniu otrzymujemy dorosłe drzewa. Tu akurat mamy klon dębu robry, 3-letnie drzewko ze szpotawy.